Witam Państwa, nazywam się Janusz Tomczak. Chciałem dzisiaj Państwu przedstawić projekt Utera, który realizuję od kilku miesięcy i który od kilku miesięcy jest również przedstawiany i promowany przez naszą firmę. Poznaliście mnie Państwo wcześniej w projekcie Skyward Community, który przedstawia i promuje transport strunowy. Natomiast od kilku miesięcy firma wprowadziła również nowy produkt, to jest biohumus i eliksir Utera, na który temat dzisiaj Państwu zrobię prezentację. Ja się nazywam Janusz Tomczak, kilka słów o sobie. Rok 1990-2023 prowadziłem własną działalność gospodarczą. Natomiast w roku 2002-2007 skończyłem studia wyższe, kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Natomiast 21 października 2023 roku przystąpiłem do nowego projektu Utera. Projekt Utera to jest naturalny, organiczny dodatek do gleby. Zapraszam teraz Państwa na krótki film wprowadzający, około 2 minut, i następnie przejdziemy do prezentacji. Życie jest nierozerwalnie związane z glebą. To ona zapewnia wszystko, co niezbędne do żywienia roślin i zwierząt, setek miliardów gatunków organizmów zamieszkujących naszą planetę, a ludzkość jest tylko jednym z nich. Jednak zmiany zachodzące w glebie pod wpływem przemysłu stworzonego przez ludzi zagrażają wszystkim żywym istotom. Według inżyniera i wynalazcy Anatoliego Unickiego, niszcząc żywą żyzną glebę, układ odpornościowy biosfery planety za pomocą nawozów chemicznych, pestycydów i odpadów technologicznych z całego przemysłu ziemskiego, wycieńczamy i niszczymy własne zdrowie. Jeśli kiedykolwiek kopaliście ziemię, wiecie, że na jej wierzchu znajduje się ciemniejsza warstwa gleby. Weźcie ją do ręki, ugniećcie, znajdziecie tam wiele korzeni i na wpół zgniłych roślin. To jest warstwa humusu, żywa i żyzna. Sama ziemia w swej nieskazitelnej postaci. Dla roślin bardzo ważne jest, w jakiej glebie rosną. Humus zawiera prawie cały układ okresowy w postaci złożonych związków organicznych, nierozpuszczalnych soli i kwasów humusowych. Ale współczesna żywność tego nie ma. Ponieważ, po pierwsze, uprawia się ją na glebie zatrutej pestycydami, substancjami rakotwórczymi i odpadami przemysłowymi. A po drugie, dodaje się do niego tylko kilka pierwiastków chemicznych, takich jak azot, fosfor i potas. Mieliście Państwo okazję zobaczyć bardzo dobry, krótki, wprowadzający film na temat naszej działalności, projektu Utera. Natomiast ja bardzo Państwa zachęcam do wzięcia udziału z obejrzeniem filmu doktora Anatoliego Junickiego, przedstawiający projekt Utera, który znajduje się na YouTubie. Tu macie Państwo link do niego. Ci z Państwa, którzy nie są rosyjskojęzyczni, tłumaczenie za pomocą translatora. Proszę Państwa, kilka problemów, z którymi stykamy się na dzień dzisiejszy i na które będzie miał odpowiedź nasz biohumus Utera. Otóż do 2045 roku w problemie pustynnienia gleb będzie produkowane około 40% mniej żywności. 95% żywności na całej Ziemi pochodzi z gleby, jak również 95% wszystkich antybiotyków również pochodzi z gleby. Takim palącym problemem jest również to, że do 2030 roku w Indiach z powodu groźby głodu wyemigruje do miast blisko 200 milionów ludzi. I co to się przeniesie na kolejne problemy?
A od roku 1990 w Afryce toczy się i toczy się około 30 wojen, a 20 z nich toczyło się wyłącznie w imię pozyskania ziem uprawnych. Mamy kilka takich problemów. Pierwszy z tych problemów to jest pustynnienie gleby. Zachodzi ten proces na świecie. Ilość materii organicznej w glebie przekracza krytyczny poziom około 3% i stale maleje. Drugim palącym problemem jest zubożenie gleb. W wielu krajach gleba obumiera. Mówi się o tym wielu wpływowych naukowców, biznesowych myślicieli, jak również przedsiębiorców. Kolejny problem to zagrożenie głodem. Głód jest największą bronią masowego rażenia na świecie. Wszystkie produkty wytwarzane przez rolników na początku XX wieku zawierały o 90% więcej mikroelementów niż obecnie. Teraz otrzymujemy tylko 10% przydatnych elementów, których potrzebujemy. Żywa gleba to dziedzictwo, które otrzymujemy od poprzednich pokoleń i przekazujemy przyszłym. Możemy powstrzymać katastroficzną gospodarkę, natomiast możemy skierować przyszłość w stronę innego wektora rozwoju miast, zamiast tego, który nieuchronnie czeka nas teraz. Słowa te wypowiedział nasz konstruktor, główny inżynier i twórca i współtwórca biohumusu Terra, pan inżynier Anatolij Junicki. Centrum Kontroli Zapobiegania Chorób stwierdziło, że 100% populacji Ameryki Północnej ma niedobór potasu, 90% niedobór witaminy E, 70% niedobór witaminy K, 52% niedobór magnezu, 43% niedobór witaminy A, a 40% niedobór witaminy C. Co musimy wprowadzić do gleby, by poprawić jej jakość? My mamy na to odpowiedź. Oczywiście naszą odpowiedzią będzie eliksir glebowy Utera. To biologicznie aktywny nawóz roślinny, zawierający rozpuszczalne sole kwasów humoinowych, kwasów fluwowych, huminy oraz spektrum cennych rolniczo mikroorganizmów o wyższym stężeniu niż bogate w ziemię, czarnoziemie. Biohumus to naturalny organiczny nawóz otrzymany w wyniku przerobu starannie wyselekcjonowanych odpadów organicznych poprzez specjalne rodzaje dżdżownic charakteryzujące się wysokim stężeniem mikroorganizmów glebowych. Ja miałem okazję w roku 2023, 19 lipca, być na terenie parku w Marinachorce, to jest nasz poligon testowy, gdzie również powstało gospodarstwo rolne i miałem okazję odwiedzić, dzięki uprzejmości pana inżyniera Anatolija Juńskiego i zespołu tam pracujących naukowców, ośrodek badawczy, w którym jest ten biohumus wytwarzany. I tutaj macie właśnie państwo na zdjęciu pokazane, jak pan Anatolij Junicki trzyma w rękach glebę, w której są właśnie te specjalnie wyhodowane dżdżownice. Biohumus użyty do produkcji eliksiru glebowego teraz stosowany jest jako substancja samodzielna. Natomiast aby jego wzmocnić i przywracanie zdrowia gleby, zaleca się go stosowania włącznie z eliksirem glebowym Utera. Biohumus Utera zawiera kompleks minerałów, enzymów, witamin, a także mikro i makroelementów niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. Jest nieszkodliwy w każdym stężeniu, co zostało udowodnione podczas badań i testach na różnych gatunkach uprawy roślin. Po co nam ten biohumus jest potrzebny? Przede wszystkim gwarantuje zbiory przyjazne dla środowiska, wzmacnia odporność roślin i przywraca żyzność zdegradowanym ziemiom. Jest 100% nawozem organicznym. Polepsza kiełkowanie nasion i stymuluje wzrost. Zwiększa odporność roślin na choroby i ekstremalne temperatury. Wzmacnia naturalny smak owoców. Przywraca żyzność gleby w ciągu jednego zaledwie sezonu. Przyczynia się do wytwarzania produktów smacznych, zdrowych, przyjemnych dla środowiska i przyjaznych. Miałem okazję, jak Państwu wcześniej wspomniałem, być na terenie naszego ekotechnoparku i tego gospodarstwa biologicznego, a także zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów tego naszego spotkania na obiad, który był w całkowicie
wytworzony i zrobiony ze wszystkich produktów, jakie się znajdowały na terenie tego gospodarstwa. Wszystko było bardzo smaczne, świeże, pachnące. To była taka żywność, takie smaki, jak my pamiętamy z dzieciństwa, gdzie to się jeździło na wieś do dziadków, gdzie to wszystko jeszcze było, drodzy Państwo, nie takie jak w tej chwili jest, że ta żywność jest pełna tych chemicznych dodatków i w zasadzie, jeżeli jej tam nie doprawimy w jakiś swój sposób, to ona jest nawet mało smaczna. Natomiast tam wszystko smakowało wyśmienicie, łącznie z pierwszym daniem, drugim i deserem. Jakie mamy korzyści ze stosowania tego eliksiru? Przede wszystkim zwiększa urodzaj o 30-50%. Ja pamiętam, jak na jednym z wywiadów pan Anatolij Junicki powiedział, że my mamy takie możliwości, drodzy Państwo, że możemy wyżywić nawet 50 miliardów ludzi na Ziemi. A nas jest dzisiaj aż 8 miliardów, a może tylko 8. Przyspiesza wzrost roślin i poprawia smak owoców. Zwiększa zawartość witamin, aminokwasów i minerałów. Ogranicza obecność radioklinoidów i ultramikroelementów. Chroni przed chorobami, szkodnikami. Wzmacnia glebę w pożyteczne mikroorganizmy. Normalizuje kwasowość. Jakie są zalecenia dotyczące stosowania? Utera jest uniwersalnym polepszaczem gleby, ponieważ nadaje się nie tylko do wszystkich roślin, ale także do wszystkich rodzajów gleb. I w zależności od zastosowania możemy ją stosować, ten nasz biohumus i eliksir, albo na otwartych przestrzeniach, czyli kolokwialnie mówiąc na polach, albo pod osłonami, czyli w szklarniach, w tunelach foliowych i terariach. Stosowanie w przestrzeni otwartej, czyli na polach, to jest od 15 do 100 gram na 1 metr kwadratowy, w pomieszczeniach zamkniętych od 0,5 do 2 gram na metr kwadrat. Zastosowanie eliksiru utera i naturalnego biohumusu pomoże zwiększyć plony, wyhodować zdrową, przyjazną dla środowiska żywność. Twoje produkty staną się zauważalne, smaczniejsze, rośliny bardziej pachnące, a żywność gleby zachowana na długie lata. Podczas tej wizyty w Marinachorce w lipcu ubiegłego roku, w roku 2023, organizatorzy, jak również pan Junicki, przekazał nam jako gościom kilka produktów z tego ich gospodarstwa wytworzonych. Między innymi dostaliśmy też miody, tam zioła, proszę Państwa, jak również dostaliśmy lit tego biohumusu utera. Na dowód tego naszego pobytu w lipcu ubiegłego roku chciałem tu Państwu pokazać dwa takie prezenty, które otrzymałem od pana Anatolija Junickiego. Jest to jego osobista, autorska książka pod tytułem Inżynier z osobistą dedykacją. Proszę, myślę, że będzie to widać. I data, że to dla Janusza od inżyniera Anatolija Janickiego, 18 lipca 2023 rok. Jak również, drodzy Państwo, proszę zobaczyć, tu mam ten eliksir utera. Proszę bardzo. Widzicie? Który stosujemy w domu. Ja teraz bym się chciał z Państwem podzielić kilkoma słowami na temat tego specyfiku, bo to jest coś naprawdę genialnego. Otóż my stosujemy ten eliksir w naszym gospodarstwie domowym od momentu mojego powrotu z Białorusi, czyli tak końca lipca, początku sierpnia. Moja żona, która zajmuje się opieką nad wszystkimi roślinami w domu, zastosowała ten biohumus utera w takiej proporcji, jak jest zalecany, do wszystkich roślin doniczkowych, które mamy w domu, jak również do kilku takich roślin, które mamy na zewnątrz, w naszym ogrodzie. Co się wydarzyło? Wszystkie rośliny nam pięknie odbiły, natomiast jedna roślina wymagała naprawdę szczególnej uwagi, ponieważ my mamy taką roślinę, która się bardzo podobała mojej żonie, ona się nazywa Bukenwilia. Byliśmy kilka lat temu w Turcji i się mojej żonie bardzo ta roślina spodobała. Natomiast ze względu na nasze
warunki atmosferyczne w Polsce. No wiadomo, te lata są krótsze. Niektóre dni są bardzo gorące, ale taka średnia temperatura to jest dużo niższa jak w Turcji w okresie wegetacji. No i tą roślinę kupiliśmy w roku 2022 roku. Bardzo ładnie nam przez sezon letni się prezentowała, natomiast w okresie zimowym przechowaliśmy ją w takich dosyć komfortowych warunkach, bo na strychu, gdzie nigdy temperatura nie spadła poniżej 5 stopni. Natomiast w roku tym 2022, jak ją przenieśliśmy znowu na powietrze, bardzo długo nam ta roślina nie mogła odbić, czyli nie, po prostu kolokwialnie nie zakwitła. I co się okazało, drodzy Państwo? Po dodaniu tego eliksiru, to było na początku lipca, ta roślina po kilku dniach nam pięknie odbiła, zaczęła bardzo ładnie kwitnąć i cieszyła nasze oczy przez miesiąc cały sierpień i jeszcze długie dni w miesiącu wrześniu. Także ja mam osobisty dowód na to, że ten biohumus Utera działa. Proszę Państwa, następnym problemem, który jest takim dosyć znaczącym, jest to, że przez to, że my w tej chwili mamy te nawożenie takie chemiczne, to my tą ziemię najnormalniej w świecie zatruwamy. I teraz, jeżeli byśmy zastosowali ten nasz biohumus i eliksir Utera do wzmacniania i użyźniania tych gleb, to moglibyśmy te jej właściwości przywrócić w zaledwie 15 do 20 lat. Natomiast jeżeli będziemy nadal stosować takie środki ochrony roślin chemiczne, jakie są do tej pory, może nam to zająć nawet i lat 150, więc perspektywa jest nieciekawa. Zrównoważony klaster biosfery to jest produkcja wysoce skutecznego organicznego nawozu doglebowego dla roślin. I w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w strefie ekonomicznej Ras Al Khaimah, Rakes, my będziemy i stawiamy tam taki biosferyczny kompleks szklarniowy, który jest zorganizowany w tej strefie. Ta strefa Rakes to jest jedna z takich najbardziej ekonomicznych i najbardziej korzystnych stref, ponieważ tam już się znajduje ponad 770 wiodących firm produkcyjnych ze 100 krajów i 50 branż. Ta strefa ma bardzo dobre zalety, jeżeli chodzi o swoją lokalizację, ponieważ daje możliwość wykorzystania opłacalnych rozwiązań w trakcie realizacji projektów, ma wygodne opodatkowanie i bardzo dobrą bliskość głównych węzłów logistycznych. Będzie się ten klaster zrównoważony znajdował na powierzchni blisko 3,2 hektara. Tutaj widzicie Państwo twórcę naszego pana Anatolija Janickiego w towarzystwie naszych dyrekcji. Ta nasza platforma, ten nasz kompleks do całorocznej uprawy ekologicznych warzyw, owoców i ziół o wysokiej wartości odżywczej i jakości będzie dawał plony. Początkowo będzie to około 50 kg na metr kwadratowy powierzchni szklarniowej, a wydajność początkowa to 100 ton produktów ekologicznych rocznie. Po 5 latach to już będzie 300 ton. W ciągu pierwszych 5 lat planowany jest stopniowy wzrost plonów dzięki zastosowaniu eliksiru glebowego Utera, biohumusu sypkiego oraz udoskonalonej technologii uprawy roślin. Projekt zakłada zintegrowany rozwój rolnictwa ekologicznego w następujących obszarach. Główny to jest produkcja wysoce skutecznego organicznego nawozu dla roślin i eliksiru glebowego Utera. Produkcja sypkiego biohumusu Utera. Dodatkowo uprawa roślin rolnych, uprawa owoców, warzyw oraz jagód. Ekologiczna hodowla zwierząt, hodowla przepiórek, uprawa cennych i leczniczych grzybów i roślin. Kilka słów na temat hodowli przepiórek. To jest ptactwo, które hodujemy w naszych warunkach już domowych od bardzo długiego czasu. Natomiast one się cechują tym, że przy produkcji jaj nie zachodzi problem zaatakowania tych jajek przez bakterię Salmonella, ponieważ bakteria Salmonella wytwarza się w temperaturze 38-39 stopni, natomiast powyżej tej temperatury ona ginie. Ale z tego względu, że przepiórka ma temperaturę ciała swojego 42 stopnie, jaja również znosi w tej temperaturze, to takie niebezpieczeństwo już na początku drogi jest zażegnane.
nasze podstawowe zasady. To jest użycie naturalnych składników na każdym etapie. Produkcja naturalnej, organicznej żywności. Bezodpadowe wykorzystanie wszelkiego rodzaju surowców i komponentów. I zastosowanie praktycznego podejścia opartego na nabytym doświadczeniu i wiedzy naukowej. Nasze zastosowanie kompleksu to będzie przede wszystkim ta produkcja glebowego eliksiru utera na bazie płynnego biohumusu, poprawa zdrowotności i żywność każdej gleby, uprawa roślin rolnych, owocowych, warzywnych i jagodowych dla mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Produkcja sypkiego biohumusu utera w celu przywrócenia żyzności gleb zdegradowanych, jałowych i pustynnych. Tak jak mówiłem, już w ciągu jednego sezonu te właściwości się bardzo poprawiają. I ekologiczna hodowla zwierząt, hodowla przepiórek oraz uprawa cennych grzybów i roślin leczniczych. Nasza podstawowa struktura naszego kompleksu będzie się przede wszystkim charakteryzowała tym, że będziemy mieć organizację produkcji eliksiru glebowego tera i biohumusu sypkiego. Biosferyczny kompleks szklarniowy z subtropikalnym mikroklimatem do uprawy ziół, warzyw i owoców. I działka pod ekologiczną hodowlę zwierząt, hodowlę przepiórek, o tym, co Państwu wcześniej wspominałem. A jaka jest unikalność tego naszego biohumusu tera? Przede wszystkim to jest 1000 rodzajów pożytecznych mikroorganizmów i organizmów glebowych. 105 ekologicznych, czystych regionów, z których pobrano próbki ziemi. I proszę Państwa, tutaj mam dla Was taką informację. W roku 2019 na organizowanym przez naszą firmę Skyward Community, firmę macierzystą Pana Mickiego, na tak zwanym ekofestiwalu w 2019 roku była taka informacja, żeby na ten festiwal uczestnicy, goście, inwestorzy przywieźli po 2 kg ziemi ze swoich regionów, w których tam mieszkają, w takich woreczkach bawełnianych, i ta ziemia między innymi posłużyła do przeprowadzenia badań i wytworzenia tego biohumusu. Dzięki naszym produktom produkty staną się zauważalne, smaczniejsze, rośliny bardziej pachnące, a żyzność gleby zachowana na długie lata. I ja jestem doskonałym przykładem i mogę Państwu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć to, że miałem okazję, jak wcześniej wspomniałem, próbowania tych produktów, a również na własnym przykładzie w domu wiem, jak nasze rośliny działają po zastosowaniu biohumusu. Nasze produkty mają oczywiście wszelkie badania, certyfikaty na biohumus, na eliksir glebowy i na płynny organiczny kompleks do nawozów roślin Utera i Utera Oasis. One są zarówno w języku angielskim, jak i w języku rosyjskim i białoruskim. A są prowadzone przez białoruskie instytuty, to jest Republikańskie Przedsiębiorstwo Unitarne, Instytut Glebowoznawstwa i Agrochemii, Państwową Instytucję Naukową, Instytut Zarządzania Przyrodą Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową. Na świecie, proszę Państwa, jest bardzo duże zapotrzebowanie na nawozy. Wiemy, że w większości są to w tej chwili nawozy sztuczne. Natomiast wartość tych nawozów na rok 2021 to już był obrót blisko 200 miliardów dolarów. I globalny popyt na nawozy napędza wzrost produkcji nawozów w regionie Zatoki Perskiej. I według prognoz ilość nawozów organicznych, roślinnych, zwierzęcych i mineralnych wzrastać będzie w skali około 6% rocznie, ponieważ świat zmierza w stronę produktów bezpieczniejszych, zdrowszych i pełnych wszelkich niezbędnych mikroorganizmów. Natomiast na tutejszej tabeli macie Państwo pokazane procentowo, jakie ilości są wykorzystywane tych nawozów. I tak Afryka pozyskuje ich około 7%, Północna Ameryka 15%, Ameryka Południowa 21% i największe zapotrzebowanie jest oczywiście w krajach azjatyckich, bo 55% ze względu na ogromne ilości ludności tam zamieszkały, jak również sprzyjający klimat do ich uprawy. My mamy dla Państwa propozycję, abyście wsparli ten projekt, budowę tego naszego
naszego tego klastra, proszę Państwa, i mamy dla Was ofertę, którą możecie zrealizować na zasadzie takiej 5-letniej inwestycji, zarówno w formie jednorazowej, jak i na raty, czyli na 10 lat. I ta budowa tego zrównoważonego klastra biosfery będzie realizowana przez najbliższe kilka lat. Po 5 latach inwestor, który włożył swoje środki, może te pieniądze wycofać. Natomiast ci inwestorzy, którzy zostaną z nami w projekcie, będzie im przysługiwała dożywotnio dywidenda oraz prawo do wypłaty odsetek i zysku. Oczywiście nie musimy się wycofywać z takiego wspaniałego biznesu, no bo proszę Państwa, perspektywa tego jest na bardzo długie lata, o której za chwilę powiem. I w zależności od tego, na jakim poziomie się zaangażujemy finansowo, i to według tej taryfy będziemy mieć wypłacane później nasze zyski od tabeli zysku. I teraz, proszę Państwa, jest jeszcze bardzo ważny aspekt tego naszego tutaj projektu, ponieważ jest to możliwość dziedziczenia. Mamy prawo dziedziczenia tego naszego biznesu, czyli możemy go przekazać naszym dzieciom, wnukom. A w naszej strefie, czyli pochodzących tutaj inwestorów ze strony wschodniej Europy, mamy ten problem, że u nas ciężko było zbudować biznesy wielopokoleniowe ze względu na miejsce, w jakim się znajdujemy, ponieważ przez nasze kraje przechodziły tam dwie wojny światowe, rozbiory, proszę Państwa, i ta sytuacja ekonomiczno-gospodarcza była dla nas niekorzystna. Po II wojnie światowej znowu byliśmy 40 lat pod panowaniem bloku wschodniego sowieckiego, a teraz budujemy swoją przyszłość od blisko 20-30 lat, proszę Państwa, w nowej perspektywie, takiej wolnościowej, jak również i biznesowej, i mamy możliwość zbudowania biznesu, który przekażemy naszym dzieciom albo wnukom. I inwestorzy będą otrzymywać swoją część zysku zgodnie z umową przez cały okres funkcjonowania projektu. Nasz zrównoważony klaster biosfery to jest maksymalna, długoterminowa inwestycja. Proszę Państwa, ta produkcja nie ma ograniczeń co do terminu eksploatacji. Zakład produkcyjny przewiduje modernizację sprzętu, natomiast teren wynajęty jest na okres minimum 50 lat. To jest właśnie to, co ja Państwu mówiłem wcześniej, że to jest bardzo długoterminowy projekt. I inwestorzy mogą otrzymywać zyski przez 50 lat co najmniej, a jest możliwość przedłużenia tej umowy, więc jeszcze długo, długo więcej. Więc ten zrównoważony klaster biosfery to jest rentowna inwestycja w kompleksowy rozwój rolnictwa ekologicznego. Chciałem Państwu przedstawić jeszcze bardzo dobry program partnerski, abyście oprócz tego, że będziecie wspierali nasz program zarówno duchowo, mogli go wesprzeć materialnie, ale zbudować przy okazji też swoją niezależność finansową. Nasz projekt jest podzielony na 3 tak zwane loty. Pierwsza runda się zakończyła. Jesteśmy w rundzie drugiej. Runda druga to jest tak zwany lot. I tu w zależności od kwoty inwestycji, którą Państwo włożycie, będziecie mieć procent zysku. Nasz w drugiej części, ten zysk może być nawet na poziomie 55%. Ale przykład tutaj zastosowania, to proszę sobie zobaczyć. Tutaj mamy inwestycje na poziomie 10 tysięcy dolarów. Procentowy zysk to jest około 40%. Na raty będzie to 37%, bo mamy dwa rodzaje, o których za chwilę powiem. I teraz oczekiwany zysk spółki, proszę Państwa, to jest 20%, to jest około 800 dolarów. Twój zysk może być rocznym zyskiem na poziomie 800 dolarów. To jest bardzo dobry zysk, proszę Państwa, a na raty 740, ponieważ wiemy, na jakim poziomie w tej chwili chodzi inflacja. Pamiętajcie, kapitał zostaje, a my mamy wypłacone zyski co roku.
Mamy możliwość inwestycji jednorazowej, gdzie wcześniej mówiłem Państwu, że może być to ten procent wyższy. Tak, i tutaj mamy na poziomie 40% przy 10 tysiącach, a najniższy, proszę Państwa, w tej chwili lot jest za $500 i ta zyskowność jest na poziomie 26%. Proszę śledzić na bieżąco w swoich biurach osobistych, ile tych jeszcze ofert zostało, bo to jest dosyć dynamiczna sprzedaż i te oferty z dnia na dzień się po prostu zmieniają. Natomiast druga oferta, drodzy Państwo, to jest możliwość zakupu na raty. To jest 10 równych rat, nieoprocentowanych. Macie tutaj również lot na poziomie 10 tysięcy, on jest 37%, on jest tam kilka procent niższy od tej wpłaty jednorazowej. No ale możemy sobie tutaj bardzo fajnie zbudować własną inwestycję, nie narażając się na jakieś tam duże wydatki jednorazowo. I również tutaj mamy lota najniższy na poziomie $500. To jest oferta dla Państwa, abyście wspomogli nasz projekt Utera, bo widzicie, że możecie tutaj nie tylko Wy zarobić na tym projekcie, jak również wspomóc naszą Matkę Ziemię, żeby te nasze produkty, żeby ta nasza żywność była zdrowa, ekologiczna, smaczna i pełna wszystkich tych makro i mikroelementów. Proszę Państwa, Eliksir i Biohumus Utera to Twoja szansa na udany biznes, wspaniałe życie, cudowne zdrowie dla Ciebie, Twoich najbliższych i wszystkich istot z planety Ziemia. Dziękuję bardzo, zapraszam do uczestnictwa w projekcie. Żegna się z Państwem Janusz Tomczak. Do zobaczenia.